Legionowską poczytalnię, podobnie jak inne krajowe biblioteki, również dotknęły konsekwencje pandemii, zarówno jeśli chodzi o czytelnictwo, ale też projekty wykraczające poza działalność kojarzoną z tego typu placówkami. Mimo to postarano się, aby koronawirus nie wysłał ich na kwarantannę. Pierwszy z nich, opatrzony nazwą Zinoteka, doszedł już do skutku. Z mecenasem w postaci ministra kultury i dziedzictwa narodowego inaczej mu po prostu nie wypadało. Zinoteka to taki projekt obejmujący działania wokół zinów, czyli małych, niezależnych utworów, które każdy może stworzyć sam. Właśnie w ramach tego projektu chcemy przekonywać, że każdy może zostać twórcą, wykonać sobie taki zin, a zinowe święto zaplanowaliśmy na początek września. Jak postanowiono, tak zrobiono. W pierwszą sobotę miesiąca poczytalnie wzięli we władanie fani zinów, komiksów oraz literatury niezależnej. Fani, lecz także uznane w tych dziedzinach autorytety. Zaproszenie organizatorów przyjęli związani z nimi twórcy, tacy jak Edyta Bystroń, Łukasz Kowalczuk, Konrad Trzeszczkowski oraz ilustratorka książek dla dzieci Ola Cieślak. Przewodnim motywem prowadzonych przez nich tego dnia warsztatów była balladyna Juliusza Słowackiego. Przewodnim i, jak się okazało, chwytliwym. Jego szkolne konotacje nie odstraszyły miłośników zinów, którzy na cały dzień zanurzyli się w barwnym świecie plastycznej kontrkultury. Wszyscy razem, ale jednak ze względów bezpieczeństwa trochę osobno. Musieliśmy odrobinę zmienić formułę zaplanowanych spotkań i warsztatów. Każdy użytkownik oczywiście musi być wyposażony w maseczkę. Do dyspozycji są tutaj na miejscu w bibliotece rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk. W miarę możliwości będziemy dbali o zachowanie odległości, a jeśli nie będzie to możliwe, to będziemy prosili o pracę podczas warsztatów w maseczkach. Kolejnym wydarzeniem, które jesienią znajdzie w poczytalni swój finał, jest Biblioteka Roślin. Tu także pomysłodawcy mają nadzieję, że dotrwa on do niego cały i zdrowy. Nadzieję, którą symbolizuje przecież właśnie zieleń. To taki nasz ekologiczny projekt dofinansowany przez Fundusz Naturalnej Energii, w którym próbujemy stworzyć i skatalogować rośliny, które do tej pory mieliśmy w bibliotece, a było ich ponad 100. Staramy się wzbogacić ten zbiór dzięki hojnym darom czytelników. A finał tego działania, czyli taki festiwal roślinny, zaplanowaliśmy na 10 października. Wtedy przed nami spotkanie z Katarzyną Enerlich, popularną autorką, ale też pasjonatką ziół i ekologii. Dzielnik roślinny to taka nasza nazwa wydarzenia, podczas którego będzie można przyjść z własną rośliną albo zabrać roślinę, która będzie przygotowana w bibliotece. Zaplanowaliśmy też coś dla najmłodszych. Będzie to spektakl Fundacji Sztuki Ciała, podczas którego będziemy podsłuchiwać, o czym rozmawiają rośliny. Jeśli wśród poruszanych przez nie tematów jest także historia, spodoba im się na pewno projekt, jaki poczytalnia zostawiła sobie na listopad. Ma on być zdominowany przez odkrywanie wspólnie z czytelnikami lokalnej przeszłości. Zajmujemy się tym już od jakiegoś czasu, jednak właśnie w tym miesiącu zaplanowaliśmy dwa wydarzenia kończące projekt Niknące obrazy oraz W cieniu wielkiej bitwy, które zostały dofinansowane przez Biuro Programu Niepodległa. Najpierw zaprosimy na słuchowisko i warsztaty rodzinne, które je poprzedzą, a następnie na dwie wystawy. Jedna z nich będzie poświęcona wybranej postaci z terenu powiatu legionowskiego, która ma związek z Bitwą Warszawską. Przy tym projekcie współpracujemy z Akademią Opowiadaczy, a wspiera nas merytorycznie Mazowiecki Instytut Kultury. Jak zatem widać, w Legionowskiej Bibliotece przed skutkami pandemii opuszczono szlaban i kulturalnie dano jej do zrozumienia, żeby trzymała się z daleka.